jest nasz dom. Tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele. Szybko tyle! Dla nas wy, biegnij, dla Bożka, was my, najlepsi przyjaciele. Szybko! Możesz dziś spełnić sny, wyobraźni granic brak. Bawmy się każdego dnia, niech ta radość wiecznie trwa. To jest nasz dom, tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele. Najlepsi przyjaciele. Cześć! Cześć! To my! Tosia i Tymek! Dzisiaj przychodzi do nas nasza pani. Chodźcie! Wizyta nauczycielki. Kiedy zaczniemy szkołę, naszą nauczycielką będzie pani Terry. Poznaliśmy ją, kiedy byliśmy zwiedzić szkołę. A dzisiaj przychodzi do naszego domu. Co robisz, Tosiu? Chcę, żeby pani Terry poznała wszystkie moje przytulanki. Tosiu, co masz na rękach? Pomagałam Tymkowi malować statek kosmiczny. Przepraszam. Nie, nic nie szkodzi, nie martw się. Idę po ściereczkę. Czy Tymek też maluje? Tak, myślę, że tak. Daj mi rączkę, Tosiu. Pani nauczycielka nie może cię takiej zobaczyć. Tymku, gdzie jesteś? Tu jestem. O, spójrz na siebie. Chodź, wytrę ci buzię i rączki. Jak przyjdzie pani Terry, musisz być czysty, a ona zaraz tu będzie. Dlaczego pani Terry przychodzi do nas do domu? Nauczyciele spotykają się ze wszystkimi nowymi dziećmi jeszcze przed pierwszym dniem szkoły. To pomaga się nawzajem poznać. Rączki już prawie czyste, dziękuję. Ja chcę się bawić w rakiecie. Możesz się w niej pobawić później, Tymku. Ale teraz proszę zejdź na dół i bądź grzeczny. Poznasz swoją panią. Oj, ale kosmici zaraz zaatakują. Nią, nią. Mamusiu, nią. To pani Terry. Idę, Tosiu. Chodź, mamusiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem Karolina Terry. Poznałyśmy się w szkole. To moja asystentka, pani Basia. Dzień dobry. Miło mi panie poznać. Jestem Jola, a to jest Tosia. Dzień dobry, pani. Cześć, Tosiu, pamiętam cię. Cześć, Tosiu. Dzień dobry, pani Basiu. A gdzie Tymek? Jest na górze w swojej rakiecie. O. Nie chciał jeszcze schodzić. Przepraszam, proszę wejść, proszę się rozgościć. Dziękujemy. Tak, pokażę pani moje zabawki. O, naprawdę? Proszę za mną. Są tutaj. O. To jest księżycowy króliczek. Cześć. To jest Fryderyk. Cześć, Fryderyku. O, wstawię wodę. Zrobię herbatę. Super. To jest doktor Jamniczek. O, cześć, doktorku. Ojejku, biedactwo. Ma chorą nóżkę. Tak, jego zdrowa nóżka jest na górze. W mojej apteczce. Chce pani zobaczyć? Tak, bardzo chętnie. Chodźmy! Pani Jolu, czy możemy pójść z Tosią na górę? Tak, oczywiście. Tymek powinien być w swoim pokoju. Hurra! Dobrze. Aha! A, rozumiem. Ach. No dobrze. Masz tu sporo sprzętu, prawda? Tak. Proszę. To jest druga noga doktora Jamniczka. A. W taki właśnie sposób go leczę. Rozumiem. O, proszę, jakie to sprytne. Wiesz co? Mam w torbie kogoś, kogo przydałoby się zbadać. To jest pan Miodek. Nasz klasowy miś. Spróbujesz go wyleczyć? Tak. O, biedny misiu. Nakleję plasterek na twoją łapkę. O, no właśnie. O tak. Mhm. Cudownie. O, pięknie. Dziękuję ci. Chyba wezmę go, żeby przywitał się z Tymkiem. Dobrze? Dobrze. Tymek jest w pokoju obok. O, dziękuję ci, Tosiu. Pani Basiu, znajdzie pani naklejki dla Tosi i Tymka? Oczywiście. Mam je na dole w teczce. Miau, ciau, miau. Tymku? Dzień dobry. Mogę wejść? Przyniosłam naszego klasowego misia, pana Miodka, żeby się przywitać. To jest misio Pysio. Przytul mnie. O, cześć, misiu Pysiu.
Podajmy sobie łapki. Cześć, miło cię poznać. Cześć, nawzajem. Ale masz fajną rakietę kosmiczną. A wiesz, że nasza klasa miała w zeszłym semestrze kosmiczny tydzień? Wow! Robiliśmy planety, rakiety, zawieszaliśmy je pod sufitem. Robiliśmy też maski kosmitów. O, ponosiłbym maskę kosmity. Naprawdę? To świetnie się składa, bo je przyniosłam. Chodź, zobaczymy. Dobrze. Śmiesznie to wygląda. Co to jest? Maski kosmitów. I co, podobają się wam? Tak. Którą chciałbyś przymierzyć? Ja przymierzę tę. Dobrze, a ty, Tosiu? Ja poproszę tę. O, a ta będzie fajne dla ma mnie. Oczy. Pomogę ci. Proszę bardzo. Chodźmy pokazać się mamusi. Założyliśmy z Tosią maski kosmitów. Pani Terry też. Mamusiu, jesteśmy śmiesznymi i strasznymi kosmitami. Tymek w końcu odważył się zejść. Wyglądacie jak prawdziwi kosmici. Chodźcie, w kuchni czekają na was wszystkich specjalne kosmiczne napoje. Tymek poznał panią Basię. Wypiliśmy nasze kosmiczne soczki. Potem pani Basia dała nam obojgu naklejki. Dla was naklejki. No dobrze, proszę. Dziękuję, to króliczek. Dla ciebie? O, moja to tylko stary, nudny parasol. Naklejki, które dostaliście, króliczek i parasolka, są bardzo ważne, Tosiu i Tymku. Pani Basia umieści dokładnie takie same naklejki na waszych wieszakach w szkole, żebyście pierwszego dnia wiedzieli, gdzie powiesić swoje torby i kurtki. Dziękuję. Bardzo podoba mi się ta naklejka. O, cieszę się. Przypomina mi naszego króliczka Wierciołka. Dziękuję panią bardzo. Nie ma za co. Nie ma za co. Moja naklejka też jest w porządku. Dziękuję. Proszę bardzo. Tata wrócił! Już jestem! Szybko załóż maskę. O, właśnie. Rety! Skąd się wzięły te maski? Nasza nauczycielka, pani Terry i jej asystentka Basia nam je dały. Chodź się poznać, tato. Tak. Przyniosły je ze sobą. Chodźmy, chodźmy. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Miło pana poznać. A, o, nie, przepraszam za spóźnienie. Rozumiem. Ojej. Awaria samochodu. Mamusiu, gdzie jest ściereczka? Tata jej potrzebuje. Już daję. Ojej. Proszę bardzo, wytrzyjcie tatę. Naprawdę, przepraszam. Tato, nie możesz być taki brudny przy pani Terry. Mamusia tak powiedziała. Dziękuję, Tosiu. Tosiu, Tymku, czy macie jeszcze jakieś pytania o waszą nową szkołę? Tak. Czy Tymek i ja będziemy mogli siedzieć razem pierwszego dnia? Tak, oczywiście. Wszystkie 30 dzieci z naszej klasy siedzi razem na dywanie. Ale jak poznamy imiona wszystkich tych dzieci? Och, poznacie. Będziemy się bawili w mnóstwo zabaw integracyjnych. Mamy jeszcze sporo dzieci do odwiedzenia i one też chciałyby zobaczyć maski kosmitów. Czy mogę prosić je z powrotem? Dziękuję. Dziękuję wam za gościnę. Bardzo miło było was odwiedzić. Dziękujemy. O, dziękujemy za odwiedziny. Tosiu, Tymku, widzimy się w przyszłym tygodniu w waszym pierwszym dniu szkoły. Tak, widzimy się. Tak, świetnie. Pa! Pa! Do zobaczenia. Do zobaczenia. Wtedy tata powiedział... Dziękujemy, dziękujemy. A do tego czasu będziecie już mieli 5 lat. A do tego czasu będziecie już mieli 5 lat. Pamiętacie, macie urodziny. O, właśnie, wtedy wyprawiamy urodziny. Nie bawcie się dobrze na urodzinach i opowiecie mi o wszystkim w szkole, dobrze? Dobrze. I to powiedziała pani Terry. Byłoby na tyle. Cześć. Macie dobrą pamięć? Pamiętacie, co nam się dzisiaj przydarzyło? To gra pamięciowa Tosi i Tymka. Zagrajmy! Dzisiaj odwiedziła nas nasza pani. Pamiętacie, jakie maski przyniosła pokazać nam pani Terry? Czy to były maski kosmitów? Czy maski zwierząt?
Odpowiedź kryje się za króliczkiem. Spójrzcie, prawidłowa odpowiedź to maski kosmitów. Zobaczcie. Brawo! Mamusiu, jesteśmy śmiesznymi i strasznymi kosmitami. Wyglądacie jak prawdziwi kosmici. Świetna gra. Było fantastycznie. Do zobaczenia. W rolach głównych wystąpili Alicja Reszczyńska, Tomek Pionk, Małgorzata Musiała i Mateusz Deskiewicz. Piosenkę śpiewał Krzysztof Majda. Realizacja dźwięku Karolina Kinder. Kierownictwo produkcji Paweł Żwan. Realizacja wersji polskiej Studio Tercja Gdańsk dla Hip. To jest nasz dom, tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele. Szybko, Tymek! Dla nas wy, biegnij, dla Duszka, was biegnij. My, najlepsi przyjaciele. Szybko! Możesz dziś spełnić sny, wyobraźni, granic brak. Bawmy się każdego dnia, niech ta radość wiecznie trwa. To jest nasz dom, tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele, najlepsi przyjaciele. Cześć! Cześć! To my! Tosia i Tymek! Robiliśmy zakupy z mamusią. Chodźcie! Nasze balony. Byliśmy dziś na zakupach, żeby kupić wszystko, co potrzebne na nasze jutrzejsze urodzinowe przyjęcie. Jutro kończymy 5 lat! Podoba mi się mój balon w kształcie piątki. Mi też! Trzymajcie mocno swoje balony, kochani, zaniesiemy je do samochodu. Trzymajcie się blisko. Kiedy dotrzemy do domu, przywiążemy nasze balony do drzwi wejściowych. Żeby wszyscy wiedzieli, że mamy urodziny. Tymku, tędy proszę. Uważajcie na samochody. Dobrze. Uwielbiam swój balon. A ja swój. Tak się cieszę. Tymku, czy możesz podtrzymać te babeczki? Tak. Dziękuję. Pysznie wyglądają. Tak, to prawda. Trzymaj je ostrożnie, proszę, a ja włożę wszystko do auta. Tak, przecież nie chcemy, żeby babeczki się zgniotły. Ale pięknie pachną. Czy oprócz tych babeczek będziemy mieli prawdziwy urodzinowy tort? Tak, pewnie, że tak. Proszę, czy możemy mieć motelkowy tort z niebieskimi świeczkami? Nie, ja bym wolał dinozaurowy tort z czerwonymi świeczkami. Nie, Tymek, proszę, możemy mieć motylkowy? Nie. Będziemy mieć dinozaurowy tort, prawda, mamusiu? Będziecie musieli zaczekać i się przekonać. O. Potrzymaj to, proszę. Tosiu, możesz wsiąść do samochodu? Aha. Dziękuję. Ups. Usiądź na swoje miejsce. Dobrze, najpierw włożę mój balon. Udało się. Wejść. Dobrze, chwileczkę, Tosiu. Tymek, możesz ostrożnie położyć babeczki pomiędzy waszymi fotelikami? Dziękuję. Tosiu, proszę, przesuń swój balon. Nie mogę, jest za duży. No, powiem mamie. O, mamo! Teraz mój balon się nie mieści. Cześć, Tosiu, cześć, Tymku. O, babcia. Cześć, Jolu. O, cześć, babciu. Musia. Ten balon się tu chyba nie zmieści. Oj, babciu, nie pozwól, żeby Mosia mi go przebiła. O, nie pozwolę. A, rozumiem, macie załadowany cały samochód. Wiem, jestem zaskoczona, że cię tu spotkaliśmy. Byłam kupić prezenty urodzinowe, ale wiecie co, nie pamiętam dla kogo. My wiemy, dla nas. Tak. Rety, spójrzcie na to, samochód już pełny. To jak zmieścimy tutaj te balony? Nie mam zielonego pojęcia. Ja wiem! Możemy je trzymać tak, za oknem. O nie, Tymuś, podczas jazdy to zbyt niebezpieczne. I mogłyby pęknąć. To jak my je zabierzemy do domu? O, już wiem.
Babcia weźmie je do samochodu. Mogłabyś, mamo? Nie masz nic przeciwko? O, pewnie, mam mnóstwo miejsca. Zaparkowałam tam. Uważaj, babciu. Uważam, trzymam go. Daj swój balonik babci. Proszę bardzo. Tak jest. Przywiozę je wam później do domu. To nie fair. Nie fair. Posłuchajcie, weźcie głęboki oddech, dobrze? Babcia dobrze się zajmie waszymi wyjątkowymi balonami, zgoda? O, rozchmurzcie się już. Możecie mi pomóc zanieść do domu zakupy. Ja biorę babeczki. Ja zabiorę ze sobą babeczki. O, ja chciałam zanieść do domu babeczki. Proszę, Tymek. No już, wychodźcie. No dobrze, wychodź. O, o! Nie! Oj, uważajcie na babeczki. Oj, ale ja chciałam. Tosiu, pomożesz mi wziąć tę torbę? Proszę bardzo, idź prosto do domu, Tymek. O, dobrze. Hej, Tymek! Zostaw! Dziękuję, moi drodzy. O, dlaczego ja nie mogłam nieść babeczek? Bo ja je niosę, a ty niesiesz chleb i jabłka. Teraz moja kolej. Nie, ja je niosę. Oj! O nie! O, co teraz? Oh. Ja je miałem nieść. To on to zrobił. No w porządku. Nie, ty mnie popchnęłaś. Och. Proszę, przestańcie. O, rany. Nic się nie stało, to tylko wypadek. Ale prosiłam was, żebyście uważali. To niesprawiedliwe. To twoja wina. Nie, to twoja wina. Kiedy takie rzeczy się zdarzają, musicie wziąć głęboki oddech i się trochę uspokoić. Dlatego proszę, idźcie na górę. Tosiu, możesz mi podać swoją kurtkę? Uważaj na babeczki i idź do swojego pokoju. Oj. Nie było nam miło, że mama nas wysłała do pokoi. Było mi bardzo smutno. Tosiu! Tymku! Halo! Hej, mamusiu! O, kochany jesteś. Przepraszam. Ja też przepraszam, mamusiu. Postaramy się już być grzeczni, mamusiu. O, dziękuję. Posłuchajcie. Wszyscy się czasami denerwujemy. Musimy tylko brać oddech i się uspokoić, dobrze? Spójrzcie, przyniosłam wam kilka zgniecionych babeczek. Nadal są przepyszne. O, świetnie. Tak, niam, niam. Dziękuję. Tymek, możemy mieć dinozaurowy tort na twoje urodziny. I na moje. Nie, w porządku. Możemy mieć motylkowy tort. Nie przeszkadza mi to. A może tort czekoladowy albo dinomotylkowy tort? Tak, 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 ten ostatni. Tak, mamusiu. Prosimy o dinomotylkowy tort. Dobrze. O, przyjechała babcia. Babcia przywiozła nasze balony. To babcia i Mosia. Z naszymi balonami. No, wychodźcie. Cześć, babciu. Hej, Mosiu, cześć, babciu. Cześć. O, Mosia. Trzymajcie się z dala od ulicy. Dobrze. Proszę, tylko trzymaj mocno za sznurek, Tymku. Dobrze. O nie, mój balon. Łap go. O nie. Mój balon odleciał. O, to niesprawiedliwe. Przykro mi, Tymku. Wtedy mamusia powiedziała... Kiedy coś takiego się zdarzy, musicie wziąć głęboki oddech. Posłuchajcie. Kiedy coś takiego się zdarzy, musicie wziąć głęboki oddech, kochani. Dobrze. Nie martw się, Tymek. Mój będzie wspólny. O, dziękuję ci, Tosiu. Jesteś bardzo miła. Potrzebujemy tylko jednej balonowej piątki, żeby przyczepić ją na drzwiach, prawda? Tylko.
Tylko jak będziecie go przywiązywać, przywiążcie go mocno, żeby wam nie odleciał. Właśnie! No chodźmy. I to powiedziała babcia, byłoby na tyle. Tak, udało się! Cześć! Macie dobrą pamięć? Pamiętacie, co nam się dzisiaj przydarzyło? To gra pamięciowa Tosi i Tymka. Zagrajmy! Dzisiaj babcia przywiozła nam nasze urodzinowe balony. Pamiętacie, czyj balon porwał wiatr? Czy to był balon Tymka? Czy może Tosi? Prawidłowa odpowiedź to balon Tymka. Zobaczcie! Proszę, tylko trzymaj mocno za sznurek, Tymku. Dobrze. O nie, mój balon! Łap go, łap go! O nie! Mój balon odleciał! O, to niesprawiedliwe! Przykro mi, Tymku. Posłuchajcie. Kiedy coś takiego się zdarzy, musicie wziąć głęboki oddech, kochani. Dobrze. Nie martw się, Tymek. Mój będzie wspólny. O, dziękuję ci, Tosiu. Jesteś bardzo miła. Potrzebujemy tylko... Jest świetna gra. Było fantastycznie. Do zobaczenia. Bawmy się. W rolach głównych wystąpili Alicja Reszczyńska, Tomek Pionk, Małgorzata Musiała i Mateusz Deskiewicz. Piosenkę śpiewał Krzysztof Majda. Realizacja dźwięku Karolina Kinder. Kierownictwo produkcji Paweł Żwan. Realizacja wersji polskiej Studio Tercja Gdańsk dla Hipejs. To jest nasz dom, tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele. Szybko, Tymek! Dla nas wy, biegnij, dla Tośka, was my, najlepsi przyjaciele. Szybko! Możesz dziś spełnić sny, wyobraźni, granic brak. Bawmy się każdego dnia, niech ta radość wiecznie trwa. To jest nasz dom, tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele. Najlepsi przyjaciele. Cześć! Cześć! To my! Tosia i Tymek! Chodźcie zobaczyć nasz nowy dom! Nowy dom! Już jesteśmy, kochani. Oto nasz nowy dom. Możemy już wejść do środka? Oczywiście, że możemy. Chodźcie, znajdziemy tatusia. Hurra! Cały dzień bawiliśmy się u babci, a mamusia i tatuś przewozili w tym czasie rzeczy do domu. Już w nim jesteśmy. Cześć, tato! Jestem tutaj. Cześć, bliźniaki. Witajcie w naszym nowym domu. Kto chce się rozejrzeć? Ja! Dobra, to ruszamy. Kuchnia jest tam. O, spójrz na to! Podoba mi się ogród. O, spójrz, to nasz nowy królik. Jak będziemy mieli kiedyś drugiego, to kupimy większą klatkę. Rety, chodź! Chodź na górę! Idę! Spójrz, zobacz, Tymek! Ale duża łazienka. O, ma też prysznic. I można do niego wejść. Zobacz. Świetnie, dzisiaj bierzemy prysznic. Dobra. Co to za pokój? To chyba pokój rodziców. Duży jest. O, spójrz. To muszą być nasze pokoje. Zobacz, nasza stara komoda! Właśnie! I nasze stare zasłonki, spójrz! Zobacz, moja naklejka motylek! To na pewno mój pokój! Hop, hop, hop!
No i? Jak wam się tu podoba? Uwielbiamy ten dom. Uwielbiam go. Idę zobaczyć mój pokój. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Podoba ci się twój pokój, Tymku? Nie wygląda, jakby był mój. Co masz na myśli? To się ma naszą starą komodę i nasze zasłonki. Rozumiem. A ja niczego takiego nie mam. Nie ma tu twoich starych rzeczy. Nie. Wiesz, mam pewien pomysł. Idź na dół i poszukaj swoich starych zabawek, a potem połóż je tutaj. Dobrze! Tak! Idę, tato! Dobra! Znalazłem nasz wózek z zabawkami i zabrałem go na górę. Co to za dźwięk? To nasz nowy dzwonek. Brzmi jak owieczka. Ktoś do nas przyszedł. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy Państwo Fen, mieszkamy obok. Wpadliśmy się przywitać. Dzień dobry. Państwo Fen są naszymi nowymi sąsiadami. Przynieśli nam ciasto. Witamy Was gorąco na Westview Avenue. Co się mówi? Dziękujemy. To bardzo miłe z Państwa strony. Dziękujemy. Chcieliby Państwo wejść? O nie dzisiaj. Dziękujemy. Pozwolimy się wam spokojnie rozpakować. Gdybyście czegoś potrzebowali, jesteśmy obok. Nigdy wcześniej nie mieszkały tu bliźnięta. Jesteście Tosia i Tymek, prawda? Tak! A to jest Misio Pysio. I doktor Jamniczek. A to księżycowy króliczek. A to nasz nowy dzwonek do drzwi. Śmiesznie brzmi. Zjedliśmy ciasto czekoladowe siedząc na pudłach. A mamusia i tatuś pościelili nam łóżka. Już pora pójść na górę. Chodźcie, maluchy, myjemy ząbki, kąpiel i do łóżek. Albo może lepiej myjemy ząbki, prysznic i do łóżek. Tak, ura! Chodź, synku. Dzisiaj po raz pierwszy w życiu braliśmy prysznic. Prysznic, do którego można było wejść. Kiedy wróciłam z tatą do mojego pokoju, nie wydawał się już taki obcy. Dziękuję, tato. O, mam nową pościel. Na razie zrobiliśmy zasłonki z prześcieradła, Tymek. Ale możesz nam pomóc wybrać nowe, jeśli chcesz. Chętnie. Dobrze, a teraz spójrz na to. Moja nocna lampka. Tak. Dziękuję. Teraz bardziej przypomina mój stary pokój. To dobrze, cieszę się. Podoba mi się twój pokój, Tymek. Dzięki. O, masz w pokoju księżycową lampkę. Ja też bym taką chciała. No tak, już o tym pomyślałem. Zapraszam wszystkich do pokoju, Tosi. Ja też mam swoją lampkę, dziękuję. Dziękuję, mamusiu, dzięki, tato. Teraz oboje mamy lampkę. Pomyśleliśmy, że każdy z was musi mieć w swoim pokoju swoją lampkę. No dobra. Kto ma ochotę na bajkę? Ja! Czy może być ta? Gdzie czytamy bajki? Możemy dzisiaj poczytać u ciebie, Tosiu? Dobrze, ale jutro będziemy czytać u ciebie, Tymek. Hurra! Świetny pomysł. Zanim zaczniemy czytać, czy mogę powiedzieć, jacy wszyscy byliście dzisiaj wspaniali? O. Dziękuję, mamusiu. Dziękuję, Tosiu. Dziękuję, Tymku. Fajnie było się razem przeprowadzać. Chodźcie. Jeszcze króliczek, on też się przeprowadza. Tak. Tak. Po czytaniu bajek próbowaliśmy zasnąć w naszych nowych pokojach. Czy to ty, Tosiu? Tak. Cześć. Wtedy tata powiedział: co to za pukanie słyszę? Tosiu, Tymku, co to za pukanie słyszę? Przepraszam, tatusiu. Pukałam w ścianę Tymkowi na dobranoc. A
ja pukałem, żeby odpowiedzieć Tosi. Dobrze, tylko ostatni raz poproszę. Dobranoc, Tymek. Dobranoc, Tosiu. Dobranoc, Tosiu i Tymku. Dobranoc, tato. Dobranoc. I to, powiedział tata, byłoby na tyle. Cześć! Macie dobrą pamięć? Pamiętacie, co nam się dzisiaj przydarzyło? To gra pamięciowa Tosi i Tymka. Zagrajmy! Dzisiaj przeprowadziliśmy się do nowego domu. Czy pamiętacie, co dali nam państwo Fen w prezencie powitalnym? Czy to było ciasto czekoladowe? Czy może pudełko czekoladek? Odpowiedź znajduje się za tym elementem układanki. Spójrzcie, prawidłowa odpowiedź to ciasto czekoladowe. Zobaczcie. Mam pewien pomysł. Idź na dół i poszukaj swoich starych zabawek, a potem połóż je tutaj. Dobrze. Tak. Idę, tato. Dobra. Znalazłem nasz wózek z zabawkami i zabrałem go na górę. Co to za dźwięk? To nasz nowy dzwonek. Brzmi jak owieczka. Joś do nas przyszedł. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy państwo Fen, mieszkamy obok. Wpadliśmy się przywitać. Dzień dobry. Państwo Fen są naszymi nowymi sąsiadami. Dobry. Przynieśli nam ciasto. Witamy was gorąco na Westview Avenue. Co się mówi? Dziękujemy. To bardzo miłe z państwa strony. Dziękujemy. Chcieliby państwo wejść? O nie dzisiaj, dziękujemy. Pozwolimy się wam spokojnie rozpakować. Gdybyście czegoś potrzebowali, jesteśmy obok. Nigdy wcześniej nie mieszkały tu bliźnięta. Jesteście Tosia i Tymek, prawda? Tak! A to jest Misio Pysio i doktor Jamniczek. A to księżycowy króliczek. A to nasz nowy dzwonek do drzwi. Śmiesznie brzmi. Be. Be. Świetna gra. Było fantastycznie. Do zobaczenia. Bawmy się. W rolach głównych wystąpili Alicja Reszczyńska, Tomek Pionk, Małgorzata Musiała i Mateusz Weskiewicz. Piosenkę śpiewał Krzysztof Majda. Realizacja dźwięku Karolina Kinder. Kierownictwo produkcji Paweł Żwan. Realizacja... To jest nasz dom. Razem wciąż poznajemy zabaw wiele. Szybko, Tymek! Dla nas wy, biegnij, dla Tożka, was my, najlepsi przyjaciele. Szybko! Możesz dziś spełnić sny, wyobraźni, granic brak. Bawmy się każdego dnia, niech ta radość wiecznie trwa. To jest nasz dom, tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele. Najlepsi przyjaciele. Cześć! Cześć! To my! Tosia i Tymek! Dziś nasz pierwszy dzień szkoły! Chodźcie! Pierwszy dzień. Ubieram się w mój nowy mundurek. Podoba mi się sweterek. Tosiu! Tosiu! Pomóc ci się ubrać? Nie, dziękuję, mamusiu! Nie podobają mi się moje szkolne szorty. Tymku, chcesz, żebym ci pomogła? O! Nie trzeba! Sam się ubiorę, mamusiu! Dzięki! Dzień dobry, Tosiu. Pokaż mi się. O, ty. Zrób obrót. Ta-da! O. Bardzo, 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 bardzo się cieszę. O, to świetnie. Wspaniale wyglądasz w tym mundurku. Tosiu! Niesamowicie. Cześć, mamusiu. O, Tymku. Założyłeś bluzę tę naprzód. Przekręcimy ją? Tak. Dobrze. Wyciągniemy rączki z rękawów.
I obróć się. Świetnie. Teraz ręce z powrotem w rękawy. Idealnie. Super. Wyciągniemy kołnierzek. Dobrze. Pokaż się. Idealnie, Tymku. No dobrze, pora zjeść śniadanie. Usiądźcie przy stole. Zgłodniałam. Ja też. Proszę bardzo. O, albo lepiej nie, ja to dzisiaj zrobię, żebyście nie rozlali mleka na swoje nowe mundurki. Dziękujemy, mamusiu. Proszę bardzo. Dostałaś wiadomość, mamusiu? Tak, to od babci. Co ci napisała? Napisała: cześć Tosiu i Tymku, życzę wam miłego dnia w szkole. Kocham was bardzo i przesyłam duże uściski, babcia. Buzi, buzi, buzi. O, buzi, buzi, buzi. Czy możemy zrobić zdjęcie w naszych szkolnych mundurkach i potem wysłać je babci? Doskonały pomysł, Tosiu. Zwłaszcza, że byliście ostrożni i nie pobrudziliście mundurków. Dobrze, gotowi? Raz, dwa, trzy, powiedzcie szkoła! Szkoła! O, cudownie, dziękuję. Wyślę je też tatusiowi. Tak, wyślij, tacie. Spodoba mu się. Wiecie co, kochani? Tatusiowi było bardzo przykro, że musiał wyjść do pracy szybciej i nie odprowadzi was do szkoły pierwszego dnia. No, jedźcie. Po śniadaniu poszliśmy do łazienki, żeby umyć zęby. Oj, mamusiu! Tak? O nie, Tosiu, tylko nie twój nowy mundurek. Ojej. Dobrze, że nie spadło mi więcej pasty. Tak, masz rację, mogło być o wiele gorzej. Spróbuję to zetrzeć. Ładnie schodzi. Proszę bardzo. Oj, mamusiu, spójrz! Och, Tymku. To trochę większa plama. Tu jest o wiele gorzej. A tu jest twój drugi bucik. Dzięki, mamusiu. Czas już wyjść do szkoły. Uwielbiam te nowe buty. O, świetnie. A ja moją nową torbę na książki. Ja też. Ścigamy się po torby. O, dobra. Wygrałam. Super. O, świetnie. Jestem gotowa do szkoły. Dobrze, tylko... Kto to? Ojej, kto to? O, tata! Tata! Zdążyłem. Nie mógłbym przegapić waszego pierwszego dnia w szkole, prawda, kochani? Nie. Dziękujemy, tato. Kiedy mamusia wysłała mi wasze zdjęcie, wyglądaliście tak elegancko w mundurkach, że od razu wybiegłem z pracy Dzięki, do domu. Dzięki, tato. Dzięki, tato. Nie ma za co. Chodźcie, odprowadzimy was do szkoły razem. Jesteście gotowi? Tak. Tak. Tosiu, czuję coś dziwnego w brzuszku. Tymek? Obiecaliśmy coś komuś. Pamiętasz? O tak! Koniecznie musimy dotrzymać obietnicy. No dalej, chodź, Tosiu. Obiecaliśmy panu Roznerowi, że będziemy mu codziennie machać w drodze do szkoły. Nie mogę się doczekać. A teraz idziemy dotrzymać obietnicy. Dzień dobry. Pa, Tosiu i Tymku. Miłego dnia w szkole. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Cześć, Tosiu i Tymku. Nie jedziecie dzisiaj do szkoły na rowerach? Nie, idziemy na piechotę. Chcemy pomachać panu Roznerowi. Składki. Obiecaliśmy. Dobrze. Chodźmy. Do zobaczenia w szkole, Asiu. No i już. Idziemy do szkoły. Nie mogę się doczekać. 22, 23, 24. Jak wchodziliśmy na kładkę, to liczyliśmy schody. 27, 28, 29, 30, 31, 32. Hurra! Obserwowaliśmy, jak pod nami jedzie pociąg. Spójrzcie, spójrzcie na ten pociąg. Wow. Zobacz, ile wagonów. O, rety. Potem pokazaliśmy tacie okno pana Roznera. To jego okno, spójrz, tam, tato. Nie ma go tam. Myślisz, że zapomniał o naszej obietnicy? Wiecie, może pan Rozner nie wstał jeszcze z łóżka. Ale obiecał nam. To prawda, obiecał. Wychodzi, spójrzcie! Patrzcie, wychodzi! Dzień dobry panu!
Dzień dobry! Pan Rozner nie jest już na wózku inwalidzkim. Spójrzcie, tańczy sobie. Mogę już iść do szkoły. Ej. Ja też. Kiedy dotarliśmy do bram szkoły, zobaczyliśmy mnóstwo dzieci. Było tam też kilkoro przyjaciół z przedszkola. Adaś! Cześć, Tymek! O, Stasiu, cześć! O. Hej, Adaś! Hej! Cześć, Tosiu! Cześć, Wiolu! Ale masz ładne cześć, buty. Fajna bluza! A ty masz ładne buty! Znaliśmy już dużo Tosia. Dzieci z przedszkola. Cześć! Hej, Kaju! Hej, Kaju. Witam wszystkich. Kiedy zadzwonię tym dzwonkiem, chciałabym, żebyście pożegnali się ładnie z tymi, którzy was dzisiaj tu przyprowadzili i poszli za mną do klasy. Czas rozpocząć wasz pierwszy dzień w nowej szkole. Wszyscy gotowi? Tak! 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 Życzę wam miłego dnia. Będziecie grzeczni? Będziemy. Będę za tobą tęsknił, mamusiu. Pa, tato. Pa, mamusiu. No dobrze. Kiedy skończycie wszystkie lekcje, tatuś i ja będziemy tu na was czekać. I opowiecie nam o waszym dniu. A teraz zmykajcie, bawcie się dzisiaj dobrze w szkole, moje kochane zuchy. Dobrze. Kocham cię, mamusiu. Kocham cię, mamusiu. Kocham cię, tato. Pa. My też was kochamy. To jest nasz dom. Razem wciąż poznajemy zabaw wiele. Najlepsi przyjaciele. Cześć! Macie dobrą pamięć? Pamiętacie, co nam się dzisiaj przydarzyło? To gra pamięciowa Tosi i Tymka. Zagrajmy! Dzisiaj był nasz pierwszy dzień w szkole. Pamiętacie, jakiego koloru były nasze nowe torby na książki? Czy były niebieskie? Czy czerwone? Odpowiedź znajduje się za elementami układanki. Spójrzcie, prawidłowa odpowiedź to niebieskie. Zobaczcie. A tu jest twój drugi bucik. Dzięki, mamusiu. Czas już wyjść do szkoły. Uwielbiam te nowe buty. O, świetnie. A ja moją nową torbę na książki. Ja też. Ścigamy się po torby. O, dobra. Wygrałam. Super. O, świetnie. Jestem gotowa do szkoły. Świetna gra. Było fantastycznie! Do zobaczenia! Bawmy się! W rolach głównych wystąpili Alicja Reszczyńska, Tomek Pionk, Małgorzata Musiała i Mateusz Deskiewicz. Piosenkę śpiewał Krzysztof Majda. Realizacja dźwięku Karolina Kinder. Kierownictwo produkcji Paweł Żwan. Realizacja wersji polskiej Studio Tercja Gdańsk dla Hipace Media. Nasz dom, tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele. Szybko, Tymek! Dla nas wy, biegnij, dla Tośka, was my, najlepsi przyjaciele. Szybko! Możesz dziś spełnić sny, wyobraźni granic dań. Bawmy się każdego dnia, niech ta radość wiecznie trwa. To jest nasz dom, tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele. Najlepsi przyjaciele. Cześć! Cześć! To my! Tosia i Tymek! Dzisiaj są nasze urodziny! Przyjęcie urodzinowe. Uwaga, stopień, jeden, tak, uważaj, malutki kroczek. Okay. Dokąd idziemy?
Kiedy możemy spojrzeć? Nie podglądajcie, oczy zamknięte. Dzisiaj kończymy 5 lat. Nie podglądacie? Nie. Jesteście ciekawi. Mamusia i tatuś przygotowali nam w ogrodzie urodzinową niespodziankę. My nie będziemy podglądać. Dobra, stop, 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 stop. Jesteście gotowi? Tosiu i Tymku, możecie otworzyć oczy teraz. Wszystkiego najlepszego. Domek do zabawy. Dziękujemy. Podoba wam się wasz domek? Tak. Spójrzcie na drzwi. Ten domek należy do... T.I.T. Do Tosi i Tymka. Tak. To najlepszy prezent urodzinowy na świecie. Dziękujemy. Hej. Hej. Nie mogę się doczekać, żeby pokazać domek Antkowi. Będziesz miał okazję później na waszej imprezie. Hurra! Mamy urodziny! I mamy imprezę! Będziemy się dzisiaj bawić w muzyczne krzesła, dlatego musimy znaleźć wystarczająco dużo krzeseł. Ja znalazłam krzesło na werandzie. Siadamy na nim zawsze, kiedy zdejmujemy zabłocone buty. Tosiu! Ja znalazłem obrotowe krzesło mamusi. Wszyscy będą chcieli to krzesło. Zobacz, co znalazłam. Możemy z tego zrobić krzesło. Spójrz. O, tak. I z tego. Tak. Otworzę. Kto to przyszedł? Cześć, wejdźcie. Wszystkiego najlepszego. Ja. Dwa krzesła i dwa prezenty. Dziękujemy. Możemy otworzyć prezenty? Nie. Zanieście prezenty na stół. Wejść, otworzymy je dopiero po przyjęciu. Pamiętacie? Bardzo ci dziękuję, że przyniosłaś krzesła. Ale nadal potrzebujemy ich więcej. Tak. Tak. Bawimy się w muzyczne krzesła. Tak. To prawda. Wejdź, postawmy. Poczekaj, obrócę cię. Bawiliśmy się obrotowym krzesłem i czekaliśmy, aż wszyscy przyjdą. O, otworzę. Kto to, mamusiu? Czy to Antek? Nie, to nasz sąsiad, pan Fen. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę. Wejść. Dzień dobry. Wszystkiego najlepszego, Tymku. Wszystkiego najlepszego, Tosiu. Dziękuję. Proszę pana, czy to krzesło się obraca? Tak, dostałem pilną wiadomość, że potrzebujecie więcej krzeseł na urodziny. Dziękuję. Dziękujemy. Czy ty będziesz siedział na tym krześle przy stole? O, nie. Myślę, że to krzesło spodoba się Antkowi. Pewnie tak. Weź to krzesło do pokoju. Dobrze. Dziękuję panu. Do zobaczenia. Pa. Niedługo potem mieliśmy już krzesła dla wszystkich gości. Ale potrzebowaliśmy jeszcze dwóch dla nas. Czy ktoś mógłby mi pomóc? Dzięki, tato. Dzięki, dwa krzesełka dla moich bliźniaków. Pomożesz mi, Tosiu? Pomogę. Teraz wszystko było już przygotowane. I to w samą porę. Tosiu, Tymku, przyszli do was goście. Antek! Wszystkiego najlepszego, bliźnięta. O, Antku, ja to wezmę. Dziękuję. Wszystkiego najlepszego. Ada, cześć! Witaj, słoneczko. Daj wezmę. Kiedy wszyscy już przyszli, bawiliśmy się w muzyczne krzesła. Będzie fajnie, dzieci. Kto jest gotowy do zabawy? Ja! Zaczynamy! Się. O, nic się nie stało, nie szkodzi. Dobrze ci szło. Oj, no, trudno, trudno, zdarza się. Zostały tylko 3 krzesła. Nie za ciasno wam. Daj dalej. No dobrze, kochani, to jest finał. Zabawę z krzesłami wygrał Antek. Brawo, Antek. Antek, dostajesz od nas specjalną nagrodę. Uwaga, powitajmy zwycięzcę! Brawo! Wszyscy się uśmiechamy i mówimy uśmiech! Uśmiech! Każdy miał
miał swoje miejsce przy stole. Stójcie i się. Było mnóstwo jedzenia. Stójcie się, kochani. Woda, czy coś zrobić? Nie, nie, nie. Ktoś chce wody. Duży czy mały? O, tu jeszcze mam takie paluszki. Stójcie się. Cześć. Gotowi na wielką niespodziankę? Tak. W naszym torcie były i dinozaury, i motylki. Głęboki wdech. I dmuchajcie. Wszyscy nam śpiewali. Brawo! A my zapchnęliśmy świeczki. Jeszcze jedna, Tosiu, o tutaj. Brawo! Bawiliśmy się jeszcze w inne zabawy, aż przyszedł czas, kiedy nasi przyjaciele musieli iść do domu. Bardzo proszę. Dziękujemy, że przyszliście. Pa, Wiolu, dzięki, że byłaś. Wszystkiego najlepszego. Pa, wszystkiego najlepszego. Dzięki, że przyszedłeś. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia jutro w szkole. Pa, Tosiu. Gdzie Tymek? Dzięki, że przyszłaś. W ogrodzie z tyłu. Zanim Antek poszedł do domu, zaprowadziłem go do ogrodu, żeby pokazać mu nasz urodzinowy prezent. Widzę mojego tatę. Cześć, tato. Wszystkiego najlepszego, Tymku. Niezły domek. Dziękuję. Antek może się w nim bawić, kiedy zechce. Proszę, tato! Prosimy pana! Nie chodzimy do tej samej szkoły, ale nadal się przyjaźnimy. Wtedy tata Antka powiedział: Antek może przychodzić do was, kiedy zechce. Antek może przychodzić bawić się z wami, kiedy zechce. O ile waszym rodzicom nie będzie to przeszkadzać. Pewnie, że może przychodzić. Hurra! Właściwie, to może umieszczę tam jeszcze jedną literkę? Chodź, Tymek, i to będzie... jedna literka Tosi i druga Tymka i trzecia Antka, tak! Brawo! Tak, to będzie nasz wspólny domek! Tak, piątka! Tutaj, chłopaki, wchodźcie! No, wchodźcie! Idziemy, Antku, wejdźcie pora do środka! O, dziękuję za zaproszenie na urodziny! Wszystkiego najlepszego, Tosiu! Wszystkiego najlepszego, Tymku! Nie zapomnij swojej paczki! Powodzenia w nowej szkole! Antek przyjdzie do was szybciej niż myślicie. Chodź do nas, mamusiu! No dobrze, chwileczkę. Ale fajnie! To powiedziała mamusia, byłoby na tyle. Tak, ja chcę tu powiesić ramkę ze zdjęciami. Z moim zdjęciem i ze zdjęciem Tosi. Cześć! Macie dobrą pamięć? Pamiętacie, co nam się dzisiaj przydarzyło? To gra pamięciowa Tosi i Tymka. Zagrajmy! Dzisiaj było nasze urodzinowe przyjęcie. Pamiętacie, kto wygrał zabawę w muzyczne krzesła? Czy to był Antek? Czy może Adaś? Odpowiedź kryje się za króliczkiem. Spójrzcie! Prawidłowa odpowiedź to Antek. Zobaczcie! Zostały tylko trzy krzesła. Nie za ciasno wam. Daj dalej! No dobrze, kochani, to już finał. Krzesłami wygrał Antek. Brawo, Antek. Antek, dostajesz od nas specjalną nagrodę. Uwaga, powitajmy zwycięzcę! Świetna gra. Było fantastycznie. Do zobaczenia. Bawmy się. W rolach głównych wystąpili Alicja Reszczyńska, Tomek Pionk, Małgorzata Musiała i Mateusz Deskiewicz. Piosenkę śpiewał Krzysztof Majda. Realizacja dźwięku Karolina Kinder. Kierownictwo produkcji Paweł Żwan. Realizacja wersji polskiej Studio Tercja Gdańsk dla Hipace Media International. To jest nasz dom, tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele.
nas wy, a dla was my najlepsi przyjaciele. Możesz dziś spełnić sny, wyobraźni granic brak. Bawmy się każdego dnia, niech ta radość wiecznie trwa. To jest nasz dom, tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele. Najlepsi przyjaciele. To my! Tosia i Tymek! Nie możemy się dzisiaj doczekać przedszkola. Chodźcie! Spędzące głowy. Chodzimy do przedszkola 3 razy w tygodniu z naszą przyjaciółką Kają. Cześć, Kajo. Cześć, Dominika. Jak się masz? W porządku, dziękuję. Dzisiaj będą rozdawane role do przedszkolnego przedstawienia. No dalej! Chodźmy! Chcę wiedzieć, kim będę w 3 małych świnkach. No tak, przedstawienie, wspaniale! Ja chcę być małą świnką. Chrum, chrum. Ja też! Chrum, chrum. Ty też chcesz być małą świnką, Kaju? No tak, chrum, chrum, chrum. Pomogę ci z kaskiem. Chrum, 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 chrum. Świetnie chrumkasz, Tymek. Chrum, chrum, chrum. Chodź, pomogę ci z kaskiem. Chrum, 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 chrum. Proszę bardzo. Tymku, skarbie, chodź tutaj, pomogę ci założyć kask. O, drapiesz się po głowie, swędzi cię? Tak. O. Chrum, chrum. Widziałaś maila z przedszkola z zeszłego tygodnia? Co? Tak. Ach, wszy, no jasne. Może dlatego się drapie. Wszy? Tymku, zdejmij na chwilę swój kask. Muszę mieć bardzo dużo światła. Mamusia powiedziała nam, że nasza pani z przedszkola wysłała jej maila, który mówił, że kilkoro dzieci w przedszkolu ma wszy. Mamusia sprawdzała włosy Tymka. Gdybyś tylko przez chwilę mógł nie drapać się po główce. Wiem, że swędzi, ale wytrzymaj. Och, tak, Dominiko. O, tak. Tak. Z całą pewnością masz wszy, Tymku. To dlatego swędzi cię główka. No wiem. Możemy iść już do przedszkola? Oj, nie, przepraszam, Tosiu. Póki się tego nie pozbędziemy, nie możecie iść do przedszkola. Tosiu, czy swędzi cię główka? Tak, troszeczkę. A ciebie, Kaju? Nie. Mnie bardzo swędzi. Och, Tymku. Dobrze, Kaju, trzymaj prosto główkę i się nie ruszaj. Skąd Tymek ma wszy, mamusiu? Kiedy dzieci bawią się razem, to wszy mogą przeskakiwać z główki na główkę. Co to są te wszy? Wszy wykluwają się z jajeczek zwanych gnidami, a jak się wyklują, to wtedy swędzi. Czysto, Kaju, nic nie masz. Super! No dobrze, siadaj, Tosiu, sprawdzimy twoją główkę. Zobaczymy. Tak, obawiam się, że ty też masz wszy jak Tymek. Ale ja ich nie chcę! Oj, nie martw się, Tosiu, ja też miałam wszy, jak byłam w twoim wieku. Zabierz je ode mnie! Wszyscy mieliśmy wszy, skarbie, nie martw Serio? Się. Serio? Tak, i dlatego wiem, jak się ich pozbyć. Nie martw się, Tosiu, mamusia coś na to poradzi. Chodź i usiądź, tak jest. Dobrze, Tosiu, Tymku, muszę wyczesać wam włosy. To specjalny grzebień, żeby pozbyć się gnit. No dobrze, czas na nas, Kaju. Chodźmy. Dlaczego Tosia i Tymek nie idą dziś do przedszkola? Muszą zostać w domku. Usuniemy im wszy, żeby nie zarażały innych dzieci. Oj! Już w porządku. Chodź, oczyścimy ci główkę. Ale nie możemy dziś opuścić przedszkola. A co z 3 małymi świnkami? O, nie martw się. Zapytam panią przedszkolankę o rolę dla was w przedstawieniu. Obiecuję. Dzięki, Dominika. Proszę bardzo. Pa! Cześć! Pa, Kaju! Pa! Dzięki, Dominiko. Do zobaczenia. Pa, pa! To niesprawiedliwe! Nie poszliśmy do przedszkola. Zostaliśmy w domu, a mamusia wyczesywała z moich włosów wszy. Włosy są takie śliskie, mamusiu. Dlaczego nałożyłaś na nie odżywkę? Bo wtedy łatwiej wyczesać gnity. Sterczące uszka, jak 3 małe świnki. Patrz na mnie, Tosiu. Tosia jeszcze jest na górze. Mamusiu, kiedy Tosia do nas zejdzie? Pójdę po nią.
jak tylko skończę z twoimi włosami. Hej, Dosiu. Co tutaj robisz? Bawię się zabawkami na dywaniku, tak jak w przedszkolu. Oj, Tosiu. Naprawdę chciałaś iść dzisiaj do przedszkola, co? Tak. Czy nadal dostaniemy rolę w przedstawieniu, nawet jak nas nie było? Pani przedszkolanka na pewno przydzieli wam jakieś role. Zobaczysz. A teraz chodź. Wezmę króliczka. No dobrze, weź króliczka. No już. Świetnie, a teraz chodź, pozbędziemy się tych gnit, żebyście mogli pójść do przedszkola. Hurra! Prawie skończyłam, Tosiu. To trwa wieki! Twoje włosy są dłuższe niż Tymka. Patrzcie na mnie! Puściłem na tę okazję specjalną muzykę. Zatańczyłem dla Tosi. Zobacz, jak tańczę. Czysto, Tosi. Nie mam już nic we włosach. Ja też nie mam. Taniec zdrowych włosów. No dobrze, już skończone. Sprawdzę wam główki za parę dni, czy na pewno pozbyliśmy się wszystkich gnit. Dobrze, dziękujemy. Świetnie tańczycie. Dobrze, Tosiu, musimy umyć ci główkę i wysuszyć włosy, tak jak Tymkowi, żebyście jutro mogli iść do przedszkola. Mamusia umyła mi włosy. Wysuszyła je i uczesała. I wtedy... Kaja z mamą zaszły do nas po przedszkolu. Cześć, Kaja. O, cześć. Wchodźcie, wchodźcie. Wiecie co? Będę w przedstawieniu małą świnką. Chrum, chrum, chrum. Mam nadzieję, że ja też. Chrum, chrum. Może będziesz, Tosiu. Pani przedszkolanka prosiła Kaję, żeby przekazała wam te koperty. W środku jest napisane, kim będziecie. Jaką dostałam rolę, mamusiu? Pokaż. Będę małą świnką? No niech spojrzę. A nie, ty będziesz domkiem. Domkiem? Tak. Domkiem. Tak, jesteś tym domkiem, który zbudowały trzy świnki. To wiem, ale to chyba nie jest dobra rola. Nasza pani mówiła, że to świetna rola. Będziesz grał trzy domki, Tymek. Hurra! O, Tosiu, zobacz, będziesz wielkim złym wilkiem. Tak! Ra! Jestem domkiem ze słomy. Tęskniłam dzisiaj za wami. Wtedy Kaja powiedziała... Czy będziecie ze mną chodzić do przedszkola, jak się przeprowadzicie? Czy będziecie ze mną chodzić do przedszkola, jak się przeprowadzicie? Będziemy, prawda, mamusiu? Chcemy dalej chodzić do przedszkola z Kają. Oczywiście, że będziecie. Nie wiem, co byśmy zrobili bez naszej Kai. Chrum, 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 chrum. I to, powiedziała mamusia, byłoby na tyle. Cześć! Macie dobrą pamięć? Pamiętacie, co nam się dzisiaj przydarzyło? To gra pamięciowa Tosi i Tymka. Zagrajmy! Dzisiaj bardzo spędziały nas głowy. Pamiętacie, czego użyła mamusia, żeby wyczesać nam wszy? Czy to była szczotka? Czy specjalny grzebień? Odpowiedź jest za tą chmurką. Spójrzcie, prawidłowa odpowiedź to specjalny grzebień. Zobaczcie. Czysto, Kaju, nic nie masz. Super! No dobrze, siadaj, Tosiu, sprawdzimy twoją główkę. Zobaczymy. Tak, obawiam się, że ty też masz wszy jak Tymek. Ale ja ich nie chcę. Oj, nie martw się, Tosiu, ja też miałam wszy, jak byłam w twoim wieku. Zabierz je ode mnie. Wszyscy mieliśmy wszy, skarbie, nie martw się. Serio? Tak, i dlatego wiem, jak się ich pozbyć.
Nie martw się, Tosiu, mamusia coś na to poradzi. Chodź i usiądź. Tak jest. Dobrze, Tosiu, Tymku. Muszę wyczesać wam włosy. To specjalny grzebień, żeby pozbyć się gnit. No dobrze, czas na nas, Kaju. Chodźmy. Świetna gra! Było fantastycznie. Do zobaczenia! Bawmy się! W rolach głównych wystąpili Alicja Reszczyńska, Tomek Pionk, Małgorzata Musiała i Mateusz Deskiewicz. Piosenkę śpiewał Krzysztof Majda. Realizacja dźwięku Karolina Kinder. Kierownictwo produkcji Paweł Żwan.